Dzień dobry Państwu. Wczoraj, 20 sierpnia, naszą branżę obiegła tragiczna informacja o wypadku, który wydarzył się w województwie opolskim, a w wyniku którego śmierć poniosło dwie osoby. Nagłówki serwisów informacyjnych konsekwentnie używają frazy "wybuchła pompa ciepła", a naszym zdaniem zarówno z językowego, jak i technologicznego przede wszystkim punktu widzenia jest to fraza wprowadzająca w błąd odbiorcę, powodując niepotrzebne zamieszanie. Przecież wypowiadający się strażak przemycił między wierszami informację o tym, że doszło do tego podczas prac serwisowych, a wyżej wymienione tytuły sugerują podprogowo, że oto pompa ciepła wybuchła sobie sama, zabijając dwóch ludzi. Niestety takie tytuły klikają się lepiej, ale to jest temat na inny odcinek. Zostawiając te informacje do wyjaśnienia przez odpowiednie służby, szanując ofiary tragedii i nie bawiąc się we wróżbitów, w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem, zostawiając na boku wszelkie konotacje z tym zdarzeniem, poza tą jedną, najważniejszą, która może przynieść korzyści w przyszłości, odpowiemy sobie na pytanie, czy pompa to niebezpieczne urządzenie, a jeśli tak, to kiedy należy zachować szczególną ostrożność. Zaczynamy od truizmu. Zarówno w pompach ciepła split, jak i monoblok krąży czynnik termodynamiczny. W splitach jest to R410 i R32, w monoblokach też mogą być to te czynniki, ale przeważnie jest to propan. Tutaj zapala się nam czerwona lampka. Propan, a więc czynnik palny, cóż więc może wybuchnąć, jeśli nie on? Szanowni Państwo, prawdopodobieństwo wybuchu pompy typu monoblok, skutkującego śmiercią domowników, nawet w przypadku nieszczelności układu, jest bliskie zeru. Przyczyny są bardzo proste. Jednostki znajdują się na zewnątrz, w związku z tym czynnik po prostu się ulotni. Czerwona lampka numer 2, źródło zapłonu, zwarcie instalacji, użycie otwartego ognia w złym miejscu i czasie, zapalenie papierosa itd. Nawet jeśli to mamy już dwa czynniki, rozszczelnienie plus iskra. Ale rozszczelnienie i zapłon powodują strumień ognia w miejscu rozszczelnienia. Znamy to przecież z młodzieńczych eksperymentów. Nie doprowadza to do rozerwania butli, kartusza czy w tym przypadku układu, bo propan wybucha w reakcji z tlenem o określonym stężeniu. No właśnie, kolejnym czynnikiem powodującym potencjalny wybuch, jak na filmach, musi być duże stężenie gazu. Tymczasem w monoblokach treść gazowa układu to 1-2 kg. No i czwarty czynnik, tutaj nieco alegorycznie. Kość pęka zawsze w najsłabszym miejscu. Pofantazjujmy. Jeśli nawet doszłoby do zapłonu, wybuchu, który nie skutkowałby natychmiastowym i nieszkodliwym dla serwisanta rozerwaniem miękkich miedzianych rurek, z jakiegoś powodu nie robi się ich na przykład z żeliwa, a jakimś cudem wytrzymałyby one ciśnienie, to w pierwszej kolejności, w cudzysłowie, wyrywam miękką część, czyli parownik. Naginając nieco rzeczywistość, możemy wyobrazić sobie sytuację, że w przypadku sumy zdarzeń, czyli wycieku propanu, źródła zapłonu w tym miejscu, nieprawdopodobnej wytrzymałości rurek, wymiennik ciepła po prostu wylatuje, tworząc huk i jego uszkodzenie. Był taki przypadek w 2022 roku bodajże, który skutkował poparzeniem ręki serwisanta. Ale idźmy dalej, nie bawmy się w pogromców mitów i eksperymenty. Pompy typu split, w których krążą niepalny czynnik R410A lub R32, palny, ale niewybuchowy, same z siebie wybuchnąć także nie mogą. W przypadku nieszczelności układu niewybuchowy gaz będzie się ulatniał i nie zaszkodzi mu nawet źródło zapłonu. No właśnie, mamy nieszczelność układu. Wtedy wzywamy serwis. Najczęściej kończy się to wymianą zaworów lub uszczelnieniem kielichów, bo to właśnie tam najczęściej do nieszczelności dochodzi. Musimy ponownie napełnić układ, ale zanim to zrobimy, sprawdzamy szczelność tego naprawionego, czyli jakość wykonanej roboty. Subskrybenci pamiętają pewnie nasz odcinek o montażu naszych pomp, kiedy przedstawiłem obrazowo, że każde urządzenie wychodzące z naszej hali produkcyjnej ma sprawdzaną szczelność połączeń, zaworów i tak dalej, poprzez napełnianie układu azotem pod ciśnieniem. Do sprawdzania szczelności układu stosuje się bowiem azot ze względów bezpieczeństwa, ponieważ jest gazem neutralnym. Tymczasem o trwogo słyszymy o omyłkowych przypadkach sprawdzania szczelności układu tlenem z butli. Proszę Państwa, to jest szkoła podstawowa. W jednostkach typu split sprawdzenie układu przy użyciu tlenu, który może połączyć się z obecnym w pompie olejem, może doprowadzić do wybuchu. Proszę nas dobrze zrozumieć, my nie wiemy, co stało się pod Opolem i powyższe nie jest żadną sugestią ani próbą odpowiedzi, czekamy na wyjaśnienia. Z punktu widzenia producentów przekazujemy po prostu, czego ewentualnie należy unikać i jakie jest prawdopodobieństwo tragedii w przypadku ogrzewania pompą. A jest ono takie, że pozwala sformułować dwie tezy. Teza numer 1. Pompy ciepła nie wybuchają same z siebie, podobnie jak lodówki, które też pompami są, nawiasem mówiąc, nie stanowią zagrożenia dla użytkownika. Teza numer 2. Do zaistnienia wybuchu konieczny jest zawsze czynnik ludzki. Pompa może stanowić zagrożenie dla nieprzeszkolonego serwisu. Tym akcentem kończymy ten odcinek, dość smutny, bo wolelibyśmy, by go nie było, może inaczej, by nie było przyczyny, by go tworzyć. Dzięki i do zobaczenia w pomyślniejszych okolicznościach.